Siemanko, witam was serdecznie, kochani. Ja jestem Robert, to jest STV Samochody TV, program Autobiografia Short. Dzisiaj troszkę inny format, nie nagrywamy ze statywu, tylko z ręki, bo jestem debilem i zapomniałem mikrofonu, więc mam tylko GoPro. Dziś przedstawiam wam samochód niesamowity, wygląda naprawdę pieniężnie. Jest to Audi Q5 z oznaczeniem na klapie 35 TDI. Piękna jesienna pogoda, piękny samochód w pięknym kolorze. Na początku omówię wam jego wygląd zewnętrzny. Za długo się nie będę rozwodził, bo samochód wygląda naprawdę zajebiście. Jest śliczny, świetny kolor, zewnętrzny i wewnętrzny S-Line, do tego 20-calowe felgi, chromowanych dodatków praktycznie w ogóle nie ma. Wszędzie mamy czerń, piano, black, ten piękny granatowy lakier jest naprawdę oszałamiający. No i 20-calowe felgi z dosyć dużym profilem, to robi robotę. Na klapie mamy 35 TDI. Nie myślcie, że to jest 3,5 litra. To jest 2 litry diesel o mocy 163 koni mechanicznych. Co jest fajne w Q5, to to, że tylna klapa otwiera się razem z lampami do tyłu, ukazując nam bardzo, bardzo pojemny bagażnik. Spójrzcie, tutaj w środku jest bardzo dużo miejsca, płaski próg załadunkowy, bardzo fajne podświetlenie, takie zimne jak w lodówce. Wewnątrz Audi Q5 wita nas bardzo fajnymi materiałami, w niektórych miejscach, ponieważ w niektórych miejscach materiały są naprawdę niefajne. Spójrzcie tutaj, to jest twarde. To nie powinno tak wyglądać w Audi. Natomiast fotel jest niesamowicie komfortowy. Kierownica bardzo fajna, pozycja za kierownicą zajebista. Design deski rozdzielczej również bardzo fajny. Większość ludzi na pewno po wejściu do tego auta zwróci uwagę na to, czyli to, co mamy za zegarami. Jest to virtual cockpit od Audi, możemy sobie go customizować tak jak chcemy. Najlepiej chyba to wygląda z tą mapą wieczorną, na małych wskaźnikach jest to super. Możemy sobie powiększyć wskaźniki, możemy sobie włączyć jakieś tam skrzynki połączeń z naszego telefonu, obsługiwać muzykę, sprawdzić, co tam nam auto mówi i zobaczyć, jak wygląda ogólny stan auta. Ja przechodzę w mapę i na małe zegary, bo to jest najbardziej bajeranckie. Po środku mamy ekran do obsługi MMI. O MMI troszkę później opowiem wam podczas jazdy. Jest to dosyć responsywne, jest to fajnie zaprojektowane. Minusem jest to, że to nie jest dotykowe. Poniżej mamy tam awaryjne, przyciski chodzą tutaj bardzo twardo, ale z takim dosyć przyjemnym kliknięciem. Jeszcze niżej mamy minimalistyczny panel klimatyzacji, spójrzcie jak to fajnie działa. Tutaj położę sobie palec i o, ikonka mi się powiększa, zobaczcie. To jest super, fajnie zrobione, natomiast jak nacisnę, to nam się tutaj zmienia. Klimatyzacja oczywiście dwustrefowa. Poniżej klimatyzacji mamy wybór trybu jazdy, mamy wyłączenie SP, wyłączenie start-stopa, wyłączenie czujników parkowania, pełzanie z góry i bardzo fajny dodatek, czyli wyłączanie ekranu głównego. Jeżeli kogoś w nocy zbyt mocno denerwowałoby to światło, no to może sobie bez problemu wyłączyć. Poniżej tych wszystkich rzeczy mamy starter silnika, gniazdko 12V z zaślepką, gniazdko USB, taka mała półeczka oraz touchpad, który nam służy do wpisywania nazw. Niestety on tutaj nie przenosi nam nic na ekran, nie działa to w ten sposób, że sobie majtamy po tym palcem, a na ekranie nam się rusza. W Mercedesie to tak rozwiązano, tutaj w Audi jeszcze nie, może w nowszym MMI jest to tak rozwiązane. Całe MMI obsługujemy za pomocą tego pokrętła, w
fajnie sobie klika, cyk, 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 cyk. I tutaj mamy przyciski takie łopatkowe, też dosyć fajnie to działa. Nie ma tutaj żadnego problemu. Głośniki w tym samochodzie są seryjne, a grają. Grają naprawdę super, pomimo tego, że nie ma tutaj Bose, tylko zwykły, seryjny głośnik. Nie wiem, czy tu nie ma jakiegoś Hi-Fi, ale gra to naprawdę fajnie. Tutaj mamy wygodny schoweczek na smartfona. Spójrzcie, YouTube nie płaci, smartfon pęknięty. Skupmy się teraz na kierownicy, która jest naprawdę cudownie narysowana. Malutka, prostokątna poduszka powietrzna ze świetnie wkomponowanym trójwymiarowym znaczkiem Audi po bokach. Ergonomiczne, wygodne i dosyć twarde, oddziałające przyciski do sterowania. Tutaj mamy sterowanie radiem i głosowe. Tutaj mamy sterowanie naszym virtual cockpitem, tak jak już mówiłem o nim wcześniej. Dalej, tutaj mamy przycisk świateł na wypadek, gdyby UFO nas tutaj atakowało. Tutaj mamy przycisk świateł przeciwmgłowych, automatyczny asystent świateł oraz regulowanie jasności tego virtual cockpitu. Jest to dosyć ważne, ponieważ no, jadąc w nocy, on może nas dosyć mocno posmagać po oczach. Skrzynia biegów, w jaką wyposażone jest to Audi, to DSG o 7 przełożeniach. Możemy sobie tutaj zmieniać biegi. Niestety, plusik jest do przodu, minusik do tyłu. No nie tak to powinno wyglądać. Możemy sobie również zmieniać biegi na opadkach, które niestety są plastikowe, małe i przyczepione do kierownicy, ale swoje zadanie spełniają. Bardzo podoba mi się lusterko wsteczne. Bardzo nie podoba mi się rączka drzwi. Spójrzcie, ona jest taka twarda i skrzypiąca. Natomiast reszta plastików, no również nie jest super miękka, ale uspokajamy się wtedy, kiedy nasza ręka trafi tutaj, ponieważ tutaj ten panel drzwiowy jest wyścielany cudownie miękką alkantarą, tak jak i również fotele, które są mega komfortowe. Jest to pakiet S-Line. Mamy tutaj skórę, która jest bardzo przyjemna w dotyku, oraz alkantarę, która dba o to, żeby nasze pośladki się nie zsuwały podczas dynamicznych zakrętów. A naprawdę samochód ten jest w stanie brać zakręty dynamicznie, ale o tym więcej opowiem Wam już za chwilkę, podczas jazdy. No i witam Was serdecznie, kochani, za kierownicy Audi Q5 35 TDI. Co to oznacza? Co to oznacza w tym samochodzie? Otóż w tym samochodzie 35 TDI oznacza to, że pod maską mamy nic innego jak dwulitrowego diesla o mocy około 163 koni mechanicznych. Co, jak sami przyznacie, na taki gabaryt takiego samochodu na papierze wydaje się niezbyt wielką wartością, bo kurczę, 163 konie w tak wielkim aucie, które jest naprawdę potężne, no to jak to może jechać? No i zaraz przekonamy się, czy to jakoś jeździ, czy to w ogóle nie jeździ, czy to może stoi, czy to tylko dobrze wygląda. A wygląda naprawdę oszałamiająco, nie tylko z zewnątrz, jak już mieliście okazję zobaczyć, ale również wewnątrz. Moi kochani, siedzimy w naprawdę wygodnych fotelach wyścielanych skórą i alkantarą i te fotele są naprawdę świetne. Nie jestem w stanie się przyczepić do niczego przy tych fotelach. Są wygodne, oferują naprawdę porządne oparcie boczne, porządne oparcie lędźwi. Niestety w tym egzemplarzu są sterowane za pomocą dźwigni, natomiast no jak często zmieniamy w aucie fotel? Dosyć rzadko, więc jesteśmy w stanie przymknąć oko na ten bajer. Na szczęście fotele są podgrzewane i to podgrzewanie działa tu naprawdę bardzo fajnie. Mamy 3 poziomy podgrzewania. Teraz powiedzmy sobie o tym, jak ten samochód jeździ. A jeździ naprawdę bardzo fajnie, aż się zdziwiłem. 35 TDI to jest około 163 koni mechanicznych. I powiem Wam szczerze, jak odbierałem ten samochód, to nie wiedziałem, ile to jest 35 TDI. Przejechałem się nim troszkę i myślałem, że to jest około 190-188 koni, tak jak w BMW ten dwulitrowy diesel. I tak obstawiałem, że to tyle jest. Natomiast później, jak zobaczyłem w domu, w folderze reklamowym, ile ten samochód ma mocy, to się naprawdę zaskoczyłem. Pozytywnie się zdziwiłem, bo ta wielka krowa, ten wielki samochód ma zaledwie 163 konie, a naprawdę bardzo dobrze się odpycha. I nie wiem, ile tutaj jest zasługi silnika diesla, a ile tutaj jest zasługi skrzyni. Bo tutaj ten egzemplarz jest wyposażony w 7-biegową, dwusprzęgłową skrzynię DSG, czyli taki jakby klejnot w koronie grupy WAG. Jeżeli chodzi o jazdę, taką stricte nie napędzanie się samochodu, tylko taką jazdę, czyli to, co w zakrętach nam auto gwarantuje, to jest naprawdę dobrze.
zawieszenie, przez to, że mamy tutaj pakiet zewnętrzny i wewnętrzny S-Line, zawieszenie również zostało obniżone, utwardzone, tak jakby usportowione i to czuć na zakrętach. Samochód z zewnątrz wygląda na naprawdę potężny, jest naprawdę wielkim autem, ale bez trudu składa się w zakręty, może sobie wejść w ten zakręt. No możemy sobie wejść w ten zakręt z absurdalnie wielką prędkością, a to auto nas nie wypluje. I o dziwo, jeżeli przesadzimy, to nic złego się nie dzieje, bo mamy tutaj napęd quattro i zawsze możemy docisnąć gazu i on sobie wyciągnie to auto do przodu. Natomiast jeżeli przyszalejemy i na przykład w czole zakrętu kopniemy mu po hamulcu, to wtedy co się dzieje? To wtedy dzieje nam się, o dziwo, nadsterowność. Tak, Audi Q5 jest nadsterowne w nieoczekiwanych momentach. Dla mnie to jest olbrzymi atut. Tym samochodem jeździ mi się naprawdę bardzo wygodnie. Pozycja za kierownicą również jest świetna. Ja jakoś nigdy nie byłem zwolennikiem SUV-ów, natomiast tutaj w Q5 jedzie się naprawdę fajnie. Zjeżdżamy sobie na mój odcinek testowy na autostradę A1. Jedną z moich ulubionych autostrad w Polsce. Najbardziej nienawidzę A4. Bardzo, bardzo lubię A1. Śmigniemy sobie na Łódź Katowice. I zaraz zobaczymy, jak to auto jest wyciszone, jak ono jeździ po autostradzie. Zauważcie to, że ja teraz jeżdżę z taką no, średnią prędkością. Nie jestem jakimś super szybkim piratem drogowym. Ja do was nie mówię w ogóle głośno. Ja muszę jeszcze, nawet powiem wam więcej, ja muszę ściszać lekko ton głosu, żeby nie krzyczeć do tej kamery. Tutaj sobie lekko dohamujemy. Ale samochód prowadzi się bardzo pewnie. Naprawdę Audi prowadzi się mega neutralnie, mega pewnie. Jest takim jakby skalpelem. Ja się czuję teraz jak profesor Zbigniew Religa, który precyzyjnie wycina chore tkanki i przygotowuje wszystko do przeszczepu. Tylko że zamiast skalpela używam Audi Q5, które jest naprawdę precyzyjnym samochodem. Sprawdźmy, jak to przyspiesza. Powyżej 100 km na godzinę już czujemy, że nasze Audi ma zadyszkę. Ono już nie leci tak, jak powinno. Ono jest po prostu już tylko lekko podtrzymywane w tym nabieraniu prędkości, a nie nabiera tej prędkości cały czas na pełnej. Pojedźmy sobie prędkością przepisową w Polsce na autostradzie. Jedziemy sobie 140 km na godzinę. Jest to prędkość przepisowa. I czy w samochodzie jest głośno? No, za sprawą lusterek troszkę szumi w aucie. Natomiast poza tym jest dalej komfort. Ja w ogóle nie mówię głośniej niż mówiłem wcześniej. Ja nie krzyczę. Ja mówię na spokojnie. To auto również jest bardzo dobrze wyciszone. Pomimo tego, że mamy tutaj wielką, piękną panoramę, która rozświetla nam to wnętrze, spójrzcie, jak to wszystko jest rozświetlone, to i tak to auto w środku nie jest uporczywie głośne. Powiem wam szczerze, podróżowanie z prędkościami autostradowymi tutaj w tym aucie to naprawdę spora przyjemność, ponieważ podłokietnik jest bardzo fajnie regulowany, możemy się oprzeć dokładnie tak, jak chcemy. Kierownica, jak zwykle, już się powtarzam, ale jest naprawdę niesamowita. Nie jest to wersja S-line'owa, nie jest ścięta, nie jest jakaś grubsza. Jest to, myślę, że nawet jedna z bardziej podstawowych kierownic tutaj w tym samochodzie, ale i tak wygląda bardzo sportowo, jest bardzo ładna. Ta poduszka jest taka zgrabna, przyciski są ładnie wkomponowane. Tutaj mamy takie dwie mikro podprzeczki, które optycznie dają lekkości tej kierownicy. Materiał na niej jest bardzo przyjemny, troszkę poci się ręka, natomiast i tak jest bardzo przyjemny. To Audi ma przejechane jakieś 70 coś tysięcy kilometrów, a skóra jest w ogóle niewytarta. Mój werdykt wygląda następująco. Samochód z zewnątrz jest niesamowity. Naprawdę zwraca na siebie uwagę, pomimo tego, że jego język stylizacji jest prosty. Tam nie ma jakichś super udziwnień, tam nie ma czegoś takiego, wiecie, jakiś kurcze żyrandoli z XIX wieku czy coś. Tam są po prostu proste linie, ale te linie są tak ze sobą połączone, że auto wygląda jak jeżdżąca śmierć. Naprawdę wygląda jak hełm Dartha Vadera, jest mega. Szczególnie w tym kolorze, ja nie jestem fanem niebieskich samochodów, ale ten kolor jest nieziemski. On jest, nie wiem jak to nazwać, on jest taki, wiecie, tak jakby ktoś niebieski lakier wylał na czarny podkład. Jest cudowny, mega szklisty. Lakier jest świetny. Wewnątrz samochód również jest super. Wygląda naprawdę kozacko. Jest kilka takich małych niesnasków, takich jak między innymi materiały, które w miejscach
gdzie się nie stykamy bezpośrednio cały czas z tymi materiałami, no są jakby tak, że tak powiem, oszczędniej wydane. Tutaj spójrzcie, słuchajcie. No Audi to jest marka premium, ja oczekuję tego, żeby to nie skrzypiało, a skrzypi. Tutaj jest twardo, ale to rozumiem, to jest takie pseudo drewno, więc to jest spoko. Tu jest twardo, tu jest mięciutko, tu, może nie mięciutko, miękawo, tu jest spoko. Natomiast jest tutaj kilka miejsc, które mi się nie podobają i według mnie, ja myślę, że Audi nie mogłoby sobie na takie coś pozwolić, a jednak sobie pozwoliło i to jest malutkie faux pas. Natomiast wszystko jest nadrabiane przez tą kierownicę, przez piękne, niesamowite fotele. Fotele są kozackie, siedzi się w nich cudownie. Fotele są niesamowite. I przez pozycję za kierownicą. Siedzimy wysoko, jest komfortowo, wszyscy są niżej od nas, mamy bardzo piękne lusterko, mamy dużo takich fajnych smaczków. No, powiem Wam tak, Audi Q5 tej generacji z silnikiem 35 TDI, bardzo przyjemne daily. Bardzo przyjemne daily, samochód na co dzień, który możemy sobie pojechać na zakupy, do pracy, ale również jeżeli mielibyśmy się gdzieś wybrać raz w roku, dajmy na to do Chorwacji na wczasy, nie będziemy mieli z tym problemu. Nie będziemy mieli z tym problemu, ponieważ bagażnik jest dosyć pojemny, samochód jest bardzo wygodny. Spala aktualnie, spalanie jest śmieszne. Jedziemy sobie po autostradzie, prędkość 124 km na godzinę i mamy 6,9 litra spalania na 100 km, więc jest również ekonomiczny. W mieście miałem tam 8,1 spalania. Jakbym miał wybierać BMW X3 albo Audi Q5, wybrałbym Mercedesa, natomiast no, Audi jest bardzo poprawnym samochodem. I bardzo przyjemnie spędzało mi się z nim czas. Ja Wam dziękuję, moi kochani. To była taka szybka recenzja samochodu. Nie była to pełna autobiografia, nie była to pełna taka recenzja, wiecie, tak jak ja to zawsze się rozpowiadam. Raczej tutaj byłem skupiony na tym, co oferuje nam samochód, jak się nim jeździ, niż na tym, jak on wygląda i jakie tam ma jakieś siedzenia z tyłu i bagażnik. Bo chyba to jest najważniejsze w samochodzie, jak się nim jeździ. Ja Wam serdecznie dziękuję. Jeszcze przez 30 sekund zostawię Was z tym, jak ten samochód wygląda z zewnątrz, bo jest naprawdę oszałamiający. Dzięki Wam bardzo, pozdrawiam Was serdecznie, proszę o subskrypcję. Trzymajcie się, heja, pa pa.